Drogie siostry, ojcowie i bracia, pozdrawiam was serdecznie w dniu święta ofiarowania Pańskiego. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanowił go w 1997 Jan Paweł II, dając w ten sposób okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Bogu największy dar, jaki posiada, Syna Jezusa, a równocześnie składa w ofierze samą siebie. Podobną ofiarę z siebie samych w miłości do Chrystusa składają osoby konsekrowane. W taki sposób mówi o tym Jan Paweł II, Vita Consecrata. Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie poprzez Rady Ewangeliczne charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo. Drogie siostry, ojcowie i bracia, życzę wam, abyście codziennie byli tymi, jakimi uczyniła was konsekracja. Aby wasze dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo było projektowaniem żywego Jezusa dla dzisiejszego świata, któremu trudno uwierzyć w Jezusa z kart Ewangelii czy głoszonego Słowem. Niech świadectwo waszego ewangelicznego życia, nieraz niezauważalnej i cichej posługi wobec maluczkich, upośledzonych, chorych i umierających, a także modlitwa w ukryciu, niech będą świadectwem innego świata i miłosiernego oblicza Ojca.